Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, a dzisiaj zbudujemy sobie minionkowy parkour. Ostatnio był jakiś, chyba jaki to był parkour? A, cukierkowy, a w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie minionkowy, więc klikamy nowy świat i wybierzemy oczywiście sobie rozmiar świata średni. Ale najpierw musimy tutaj ogarnąć oczywiście klocki, czy oczywiście jakby lawę. No i mamy taką czarną to i tutaj klikamy wiadereczko i hops, i mamy całą lawę, więc jest dobrze. Ale tak, jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. A jeżeli świat się spodoba, czy ten parkour, no to zapraszam do przechodzenia go, może wam się uda. I napiszcie w komentarzach, czy udało wam się go przejść. A teraz bo po prostu intro. No dobra, więc jeżeli to jest minionkowy parkour, no to muszą być minionki. No więc idziemy sobie w prefabrykaty i sobie szukamy najpierw startu jakiegoś takiego minionkowego. Go minion, coś takiego. Nie działa. Może tutaj poszukamy z moich tutaj. No dobra, potem się może poszukać startu, bo jak na razie no nie mogę znaleźć, a ja nie będę tutaj czekał 2 godziny. To niech będzie ze startem, będzie... Dobra, potem poszukam ten start. Albo dobra, niech będzie to startem i będziemy tak przechodzić po tych dużych Mario. Bo są bardzo, bardzo fajne i ciekawe, tylko szkoda, są takie duże. Dobra, bierzemy sobie oczywiście ścianę, yellow wall. I wybieramy sobie ścianę, o to jest bardzo ładna, taka fajna i w ogóle, więc oczywiście wezmę, bo jest fajna, w sumie naprawdę ona się bardzo fajnie prezentuje. Dobra, tutaj hopsy, usuwamy jakieś tam, ale tak będziemy musieli przeskoczyć daleko, tak, zrobimy fajną dziurę. Tutaj i będzie po prostu trzeba przeskoczyć hopsy, dzikie klopsy, jak to ja często mówię. I musimy teraz wybierać drugi etap mapy, która będzie. Oto szukamy jakiś coś, to jest nawet fajne, więc możemy to użyć. Chociaż troszeczkę nie przypomina tego minionka, ale sobie przypomina. Więc jedziemy i to będzie taką, po prostu takie będą schodki, fajne schodeczki. Czekajcie, musimy tutaj postawić takie ładne schodeczki, żeby to było wszystko równo, pięknie i w ogóle. Taki mam oczywiście zamiar, nie wiem jak mi to wyjdzie w praktyce, ale cicho. I teraz do góry. Takie ładne schodeczki sobie zrobimy równe. Hop, tu musimy dopasować i teraz do góry. Przesuwamy i hop. I kolejny raz, chociaż tutaj jest trochę ryzykowny, najwyżej się pogrubi ściana, albo po prostu teraz będziemy się zbliżać, o, albo po prostu postawimy tutaj tak daleko, czekajcie, musimy tutaj tak postawić, żeby to było równo, okej, okay. Zobaczmy najpierw jak to będzie wyglądać, czyli po prostu się wspinamy, potem dać radę, trochę trudno, ale trudno po prostu, i tutaj po prostu będzie takie... Taki na dole, taki fajny minoneczek. A nie, ja chcę go równo. Jak ja to mam wszystko równo, to ma być, kurde, równo. Okej. No to nie jest równo, no halo. Ziomeczku, no co ty sobą reprezentujesz? Dobra, niech będzie tak. Tutaj się tak skacze. Okej. I to będzie kolejna ściana żółta. No chyba, że sobie zmienimy. No mi się wydaje, że zmienimy sobie. Lepiej byłoby tak. Mamy trochę, ale naprawdę mamy tutaj wiele ścian, więc nie powinno być to dla nas jakimś tam problemem. Więc weźmy sobie tą ścianę, bo ona jest fajna. Jest duża. Jest o wiele... A nie, musimy ją pomniejszyć, bo ona taka okej, ale nie okej. Hop. I tutaj hops. W ogóle ta mapa jest tak krótka. Nie. Za to, że ta mapa jest tak krótka, trochę to tutaj będziemy zmniejszyć, bo żeby te minionki miały mniej miejsca. Tak sobie zrobimy. O, to będzie o wiele lepsze. Okej. No i tutaj oczywiście zrobimy sobie jakąś ładną dziurkę. No więc bierzemy sobie następny prefabrykat. Będziemy skakać po główce troszeczkę. Będziemy tak skakać. Patrzcie. Będziemy robić coś innego.
zawsze na odcinku z parkourach robimy zawsze coś innego, coś innego. Tutaj będzie coś też takiego innego. Będzie to takie przejścia. Taki mam zamiar. Fajny zamiar, więc ja to spróbuję zrobić. To będą takie przejścia, które będą umożliwiały nam zrobienie czegoś fajnego. Czegoś naprawdę kozackiego. Co będzie warte, godne polecenia. Okej. Okay. I zrobimy tutaj taką dziurę i to będzie takie ciekawe. Zobaczycie w sumie zaraz, jak to zrobię i w ogóle. Czekajcie, pyk, pyk, pyk. Musimy to robić równo w miarę, żeby to było ładne. Dobra. Następnym etapem będzie na przykład... Następnym etapem będzie taki tunel w kolorach minionków. To jest dosyć ciekawe. To będzie się tak przechodziło. Taki fajny tunelik, chociaż no... Jest on dosyć dziwny, ponieważ tu jest taki... Tu się kończy, ale zrobimy sobie z niego coś tutaj fajnego. Żeby nie był on taki niefajny. Ale dobra, i tyle będzie muzyka z przyspieszeniem. And alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere, yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe. No point in blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me, that's why I give you everything. Dobra, ludzie, w końcu skończyłem
Budowałem parkour 20 minut. Bez was 10. Tak on wygląda. On jest naprawdę. Ten parkour naprawdę mi wyszedł najlepiej, naprawdę ze wszystkich. To na początku się idzie po tych takich grzybkach, potem się idzie po tych główkach do góry, potem się spada na dół, idzie się po główkach i tutaj się dopiero zaczyna zabawa. Tu się idzie tym tunelem przeszkód. Potem mamy strzałkę w prawo, że musimy skoczyć na grzybka. Potem idziemy po takich malutkich minioneczkach, tu też jest strzałka. I to jest ukryta taka właśnie rzecz, że to trzeba tu skoczyć. Tu mamy po minionkach, minion na minionka, tu mamy grzybka, tu musimy tak przeskoczyć. I meta, naprawdę bardzo mi się podoba ten parkour. Myślę, że naprawdę też wam się spodoba, bo jest super i cudowny, więc naprawdę zapraszam do grania. Może będzie w to, może nie. Nie wiem. Zależy tylko od ludzi, czy się spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba. Ja tutaj zrobię tylko skina jakiegoś słodkiego. Na przykład zrobię takiego minioneczka. Być może, chociaż nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, co mam wziąć, czy to mam wziąć, czy co mam wziąć. Może grzybek, grzybek jest lepszy według mnie. Grzybek będzie się bardziej nadawał na ten, na skina. O! No przecież to jest cute. Fajny, wyjątkowy parkour. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie kliknąć łapeczki w górę oraz subskrypcji. Więc do zobaczenia.